Siemaneczko, witam serdecznie w tym krótkim filmie. Chciałbym przedstawić Wam, jak wygląda sprawa wjazdu do Szwajcarii, jakie musimy posiadać dokumenty, by móc tam swobodnie przejechać, a także jak wygląda procedura wyjazdu z tego kraju. A więc tak, Szwajcaria jest dość specyficznym krajem pod wieloma względami, pod względem politycznym, gospodarczym, ekonomicznym, a także transportowym. Dziś właśnie tym aspektem transportowym się zajmiemy, ponieważ powiem parę słów a propos wjazdu towaru do Szwajcarii i całej odprawy celnej. Zanim jednak znajdziemy się na szwajcarskiej granicy i będziemy do Szwajcarii wjeżdżać, musimy ogarnąć kilka spraw troszkę wcześniej i musimy te sprawy podzielić tak jakby na dwie grupy. Po pierwsze jest to sprawa związana z dokumentami przewozowymi, transportowymi, które mamy ze sobą, bądź też które musimy wyrobić. A druga sprawa jest to sprawa związana z opłatami drogowymi. Zacznijmy jednak od spraw związanych z dokumentami transportowymi. Wszystko tutaj się wiąże, że tak powiem, jest skupione wokół dokumentów celnych, dokumentu tak zwanego T1. Tutaj mamy dwa rozwiązania. Może być tak, że odprawa celna jest przeprowadzona u nadawcy i wyjeżdżając z firmy z towarem mamy dokument T1. Może być też tak, że odprawa celna odbywa się na granicy, udajemy się tam do odpowiedniego biura, do odpowiedniej agencji celnej i tam te dokumenty są dopiero wyrabiane w momencie, gdy wjeżdżamy do Szwajcarii. Troszkę więcej o tym powiem za chwilę. Warto też wiedzieć, jadąc do Szwajcarii, przez które przejście graniczne będziemy przejeżdżać. Jest tych przejść kilkanaście. Najbardziej popularnymi przejściami jest przejście w Basel, przejście w Genewie, w Tajgen, a także od południowej strony, od strony włoskiego Como. Warto właśnie przed drogą dopytać, czy spedytora, szefa, czy kogoś z firmy od nas, którym przejściem granicznym musimy się do tej Szwajcarii udać, by uniknąć nieporozumień. Gdy już na tej granicy szwajcarskiej się znajdziemy, tutaj dalsze nasze kroki są właśnie zależne, czy mamy dokument T1, czy go nie mamy. Jeżeli dokumentu T1 nie mamy, wówczas zatrzymujemy się na granicznym parkingu i szukamy odpowiedniego biura, które zajmie się wyrobieniem tych naszych dokumentów, dzięki którym będziemy mogli wjechać do Szwajcarii. A gdy T1 już mamy, możemy przejść do sprawy związanej z opłatą drogową. W wielu krajach Unii Europejskiej opłaty drogowe odbywają się poprzez boksy, kartami płatniczymi, czy też różnymi czytnikami, które mamy na szybach w naszych samochodach. Troszkę inaczej to wygląda w Szwajcarii. Aby zarejestrować się do opłat drogowych w Szwajcarii, musimy zatrzymać się na granicy i wyrobić taką czerwoną kartę, która nazywa się kartą ID. Jest ona bardzo podobna do karty bankomatowej, jest tych samych rozmiarów. Jest właśnie koloru czerwonego. To jest pierwszy krok. By wyrobić tą kartę, musimy ze sobą z ciężarówki zabrać dowód rejestracyjny, certyfikat, który mówi o normie spalania naszego samochodu. Musimy także zabrać jakąś kartę płatniczą, ponieważ za drogę płacimy kartą płatniczą, ewentualnie gotówkę. To wszystko zależy od tego, jak nasza firma się rozlicza z płatności. Gdy mamy już kompę dokumentów, które są potrzebne do wyrobienia tej karty ID, udajemy się do coli, do biura celnego. Tam tą kartę wyrabiamy. Gdy już mamy kartę ID, musimy poszukać na zewnątrz tego budynku, tam na placu jest widoczne takie małe urządzonko, które jest bardzo podobne do bankomatu.
Tam się udajemy. Musimy do tego urządzenia, tak jak kartę bankomatową, włożyć tą kartę ID. Tam potwierdzamy wszystkie dane nasze ciężarówki, czyli masę własną, dopuszczalną masę całkowitą, numer rejestracyjny, te dane, które zostały zapisane na karcie ID. Jeśli te dane się zgadzają, potwierdzamy je, a także wpisujemy aktualny przebieg auta w momencie, gdy stajemy na granicy, ponieważ na podstawie przebiegu przejechanych kilometrów w Szwajcarii zostaje naliczona opłata za przejazd. Wtedy, gdy te dane będą się wszystkie zgadzać, gdy są wprowadzone, zostaje nam wydrukowany tak zwany druk LSVA. Jest to nazwany również potocznie kilometrówką. I tej kilometrówki musimy pilnować jak oka w głowie, ponieważ na jej podstawie jest właśnie naliczana opłata za przejazd i pobyt w Szwajcarii. W tym momencie, gdy mamy już wyrobione i mamy komplet dokumentów przewozowych, mamy czerwoną kartę ID, a także kilometrówkę, na tym w zasadzie cała procedura się kończy. Możemy wówczas wjechać bez problemu do Szwajcarii i jechać na rozładunek. A teraz słów kilka o wyjeździe ze Szwajcarii. Tutaj procedura jest dość uproszczona. Nie musimy się w zasadzie zatrzymywać na jakiś dłuższy czas. Nie musimy nigdzie chodzić, po żadnych biurach, po żadnych agencjach, po żadnych cennikach. Jedyną czynnością, którą musimy wykonać na szwajcarskiej granicy, jest uzupełnienie do końca kilometrówki tego dokumentu LSVA. Wpisujemy na dole kilometry przy wyjeździe i podpisujemy się. Ten dokument jest w dwóch sztukach. Oddajemy ten dokument przy okienku na granicy. Tam zostaje on podbity. Zostaje jeden zabrany, drugi zostaje nam oddany. I to jest pewne potwierdzenie tego, że ten dokument jest przekazany do płatności za drogi. I to byłoby w zasadzie na tyle. Tutaj jest o wiele prościej, o wiele szybciej i o wiele łatwiej ze Szwajcarii się wydostać. Wiele osób obawia się wjazdu i wyjazdu ze Szwajcarii, jednak warto pytać w naszej firmie, gdzie pracujemy, pytać kolegów, jak to wygląda. Z pewnością nas naprowadzą, żebyśmy też nie szukali biura celnego, nie szukali miejsca, gdzie musimy wyrobić dokumenty celne. Ale to wszystko powinna wiedzieć nasza firma, nasz pracodawca, by nas też w pewien sposób ukierunkować, gdzie mamy iść i gdzie szukać pomocy. Bo jak to mówi się, kto pyta, nie błądzi, i lepiej zapytać, niż później odwalić jakąś manianę i zrobić problem dla siebie i dla firmy. Z mojej strony tyle, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kilka słów o Szwajcarii będą pomocne.